Witam kochani, witam serdecznie do czytania na dzień 11 stycznia 2021. No tak nic z tego nicowego było mi powiedziane. No i nie trudno się domyśleć, bo dzisiaj jest 10, to jest początek, 1-1, od serca i duszy, bo dziesiątka. A jedenastka to numer mistrzowski, więc co naprawdę zaczynamy, w którą stronę idziemy? No i podpowiedziany był mi kolor, jak widzicie, taki brzoskwiniowy, pomarańczowy, czyli druga czakra. A więc kreatywność, ale także pasja, seks, miłość fizyczna. Zdrowie miłości fizycznej, potrzeba. I pierwsza wiadomość, która od razu wyszła, i to nie z kart romantycznych, nowa miłość. Wow. Z tego wszystkiego aż wyciągnęłam, mimo że miała być jedna, jeszcze dwie. Ale już to podpowiada ta nowa miłość, że jeżeli prosiłaś, medytowałeś, przyciągaliście do siebie chęć poznania kogoś, ale na poziomie duszy. No niektórzy będą mieli do czynienia ze znajomościami karmicznymi, no bo dopóki się tego nie rozwiąże, sprawy karmy będą wracać. Ale ja to czuję, że coś, co nadchodzi dla większości z nas, to jest kilka różnych możliwości. Jeżeli jesteś osobą zupełnie wolną, po rozwodzie, czy nigdy nie wyszłaś, nie wyszedłeś, nie wszedłeś, nie weszłaś w żaden związek, teraz, ostatnio, wolna, wolna, wolna osoba, nadchodzi nawet niekoniecznie jedna, może być i kilka osób tobą nagle zainteresowanych. Może ktoś napisać, może ktoś przedzwonić, może na Facebook się z tobą skontaktować, tylko na ten Messenger uważajcie i na te czaty, bo tam różni ludzie się zgłaszają, niektórzy po to, żeby tylko się zabawić. Ale nadchodzi nowa miłość. New love. Jeśli słyszę, marzyłaś, pragnąłeś kogoś z przeszłości, no bo coś jest niedokończonego, no, wygląda wtedy już na karmę, to też się może pojawić. Czyli co ściągaliśmy na siebie, teraz nagle może się pojawić. I to będzie silne, od razu wam powiem, bo widzę ten pomarańczowy nie tylko w tle, ale i na tej wiadomości. To, co jest w obwodzie tutaj, ta ramka jest właśnie z pomarańczym i różem. Miłość i pasja. No to będzie się trudno od tego, kochani, uwolnić. No ale miłości my więcej na tej planecie potrzebujemy. Więc ja się cieszę, że aniołki pracują na tym, jak nam tego dostarczyć. Jeśli ktoś jest w związku trwałym, albo zakończy się to, co już nie działa i spotkacie nową miłość, może już się zakończyło, jesteście nawet po rozwodzie, może w separacji i spotykacie kogoś nowego, albo spotykacie kogoś nowego, bo już tego tak pragnęliście i to wreszcie, co było, kończy się. A więc ta wibracja, na jakiej jesteście w tej chwili, kiedy nawet ja robię to czytanie? To ściągnie wam na tej samej wibracji osobę. Więc jeżeli myślicie negatywnie, postrzegacie miłość negatywnie, no, może się w ogóle nic nie zdarzyć. A jeżeli już się zdarzy, to będzie osoba, którą do tej pory przyciągaliście. Więc odeszłyście na przykład, panie, od osoby, o której nie chcecie nawet mówić,
ale nie wierzycie w nic lepszego, bum, pojawia się następny, pięknie, ładnie mówi, ale dokładnie jest odzwierciedleniem tego, co już przeżyłyście. To samo do panów. Jeżeli zakończyliście i już wiecie, czego naprawdę chcecie, pracowaliście nad sobą, chcecie wspaniałej miłości opartej na partnerstwie, na porozumieniu, na zgodzie, no, to też przyjdzie. Więc co przyciągacie do siebie? Nawet wypadł mi ten płatek, patrzcie. Nawet ten płateczek mnie wypadł przy okazji. O, romans przychodzi, kochani, romans, już tylko patrzeć. Okay, ja kładę ten płatek tutaj i idziemy po następną wiadomość, bo jeszcze dwie chciały wyjść. A więc widzicie, jak pięknie sobie patrzą w oczy. Ja nie wiem, czy to nie było na czytanie na ten tydzień. No może było w czytaniu tym do zakupienia. Ale coś mi ta wiadomość przypomina. Jeżeli jesteś w związku, gdzie oboje się kochacie, jest nadzieja, że sytuacja się poprawi. Tylko trzeba zachować w to wiarę i nadzieję i włożyć wysiłek, bo samo się nic nie stanie. A więc cierpliwość, szczera rozmowa, popatrzenie sobie w oczy. Dlaczego chcemy iść dalej? Czy się kochamy? Czy się szanujemy? Czy chcemy tego samego? Czy jeżeli nie chcemy tego samego, pozwalamy sobie dać wolność i niezależność do pokazania autentycznych siebie, do bycia w tym związku, kim się naprawdę jest i spełniania swojej misji życiowej. Ale szczera rozmowa i w te oczy popatrzeć, popatrzeć, także dla tych, którzy są wolni, może, kochani, no słyszę, że może się przeszłość pokazać. Może zadzwonić, napisać, skontaktować się, przetekstować, czy nawet zapukać do drzwi. I też będzie wymagało to po prostu dyplomatycznej, szczerej rozmowy, powiedzieć, jak jest. Nie kombinować, nie kombinować, bo tutaj patrzą sobie, patrzcie, jak pięknie w oczy. No właśnie. I od serca powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Jest to, co ja odczytuję. Może wy też macie jakieś odczucia, więc to zawsze jest ogromnie ważne i się oczywiście liczy, bo tu wasza intuicja przemawia. No i wreszcie trzecia. Zrób coś. No właśnie. Jeśli kochasz, to powiedz, okaż. Przemów, napisz, daj znać, wyślij kwiaty. Jednym słowem, powiedz, co odczuwasz, nie ukrywaj. No bo tutaj wyraźnie widać, że to jest nie byle jaka miłość, co nadchodzi. To może być romans życia, to może być miłość życia, to może być wreszcie to, na co tak bardzo czekaliśmy? Czy jesteś osobą młodą, wolną i czy osobą, która już ledwo, ledwo, ledwo znosi ten związek, w którym jest, czy też osobą po rozwodzie, separacji i tak dalej. Coś pięknego się zbliża. Ja proponuję nie tylko zasubskrybować, ale ci, którzy zasubskrybowali, zaznaczcie sobie w tym dzwoneczku, naciśnijcie na ten dzwoneczek, żeby otrzymywać takie wiadomości jak ta teraz, bo ta jest na dzień jutrzejszy, na 11 stycznia 2021. Nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiadomość nadejdzie, więc bez dzwoneczka obejrzycie ze dwa dni później musztarda po obiedzie. No dla mnie to było ważne, bo nic tego nizowego otrzymałam wiadomość. Grace, jest 11 stycznia, 3 jedynki. Ten dzień może zmienić wiele. Więc dla jednych już jest wiadomość, że może spotkaliście kogoś takiego. Dla innych
spotykacie teraz, w tym czasie, w tym tygodniu, jeszcze dla innych już nadchodzi. Więc zwracaj uwagę na to, czy postrzegasz pozytywnie, czy oczekujesz pięknej miłości na poziomie duszy, gdzie nie tylko będziesz kochać, ale i także być kochanymi w zamian. Ktoś odwzajemni się miłością i szacunkiem. A więc czego tak naprawdę pragniesz? Co przyciągasz do siebie? Koniecznie, koniecznie i na pewno zauważyliście, że jest dwa, dwa i dwa. Co dla niektórych może być 2 luty, 22 luty, może mieć tu jakieś znaczenie. Ale coś już jest blisko. A więc pracujmy nad tym, o czym myślimy, czego pragniemy, jak sobie ten nasz związek wyobrażamy. Wyobraźcie sobie tę osobę koło siebie i jak jesteś traktowana, jak jesteś kochany. No bo to tak dokładnie będzie. Bo ja już widzę. Wow. No, kochani, życzę tego nam wszystkim z całego serca, bo czego potrzebujemy w tej chwili na ziemi, to jest miłość, pokój, wzajemne zrozumienie, szacunek. Życzę wspaniałego dnia, buziaczki i pa, pa.